być na służbie Kościoła, to nie wiem, czy to się bardzo opłaca. Bracie, który nie wiesz, na co czekasz, który trzymasz się kurczowo tego, czego sobie nie cenisz. Pozbawiono go wszelkiej czci, poniżono do ostateczności. Jak rozbitek, nie wiesz, co robić. Zamknięcie za to, że ktoś chce wyznawać swoją wiarę, to nie jest katorga? To co to jest? To były takie blizny od urazów, czyli od zadawania jakichś ciosów jakimś narzędziem. Jeden element ci brakował w tej całej koncepcji, to znaczy samo przyznanie się Antoniego Baraniaka. I to stanowi klucz jego sytuacji więźnia. Jak rozbitek chodzisz po macku, pośród blasku neonów i łukowych lamp. Nagiego wrzucano go do takiej celi, z góry płynęły fekalia i czekali z kartką, żeby podpisał lojalkę. A on był tak wykończony, był tak wymęczony, że mówił do siebie tylko jedno: Baraniak, ty się nie możesz ześwinić. I nie podpisał. Jest takie czekanie, które już jest spotkaniem. Jest taka ciemność, która już jest światłością. Jest taka cisza, cisza, w której słyszysz niesłyszalnego.